Słuchajcie, na początku tego roku no nie daje mi spokoju sprawa pasa startowego lotniska w Modlinie. Nie mogę z tego powodu jakoś spać. Mimo że ją bardzo o to prosiłem, nie daje spokoju. Historia znana nie od lat. Betonowa płyta pasa startowego wykruszyła się w kilku miejscach. No, nie ma w tym niczyjej winy. Płyta betonowa już tak ma, że w sprzyjających warunkach się wykrusza. Władze lotniska w Modlinie wyjaśniły, że to przez niskie temperatury ten beton skruszał. Jak więzień pod wpływem pałki przesłuchującego. Te koła samolotów ciężkich plus niska temperatura, no to ludzie, no człowieka by skruszyły, a co dopiero taki beton. Niskie temperatury są niezwykłe zimą w tej części Europy, w której leży lotnisko w Modlinie, więc ja się nie dziwię, że minus 10 zaskoczyło nieprzygotowany beton. I patrzcie, jak nisko może upaść temperatura. Brzydzimy się tą temperaturą. Władze lotniska w Modlinie powinny ukarać tę niską temperaturę. Powinny wziąć niską temperaturę, podnieść ją i spuścić z dużej wysokości na betonową płytę pasa startowego. I będzie miała ta płyta. Mimo trudnej sytuacji lotnisko nie poddaje się. Przedstawiciel lotniska na pytanie, czy lotnisko, które nie działa, zostanie zamknięte, odpowiedział z dumą: lotnisko działa, nie może tylko przyjmować i odprawiać samolotów. No tak, no działa, prawda. Są sklepy, bary, można na lotnisko pójść, coś zjeść, pochodzić, kupić gazetę. Lotnisko w Modlinie działa i walczy. To napawa optymizmem i pozwala odrzucić pesymizm. Dziękujemy lotnisku.